Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Beyond Two Souls, dwie dusze i na ekranie startowym mamy dzisiaj Jodie, czyli będziemy się cofać do jej przeszłości, do jej dzieciństwa raczej. Jestem strasznie ciekawy, co się dzisiaj podzieje, ale słuchajcie, zanim, to oczywiście chciałbym podziękować wszystkim wspierającym, dziękuję, że jesteście, że wspieracie, buzi i również zapozdrawiam wszystkich na G2A, gdzie z kodem Andec macie 3% cashbacku, a link jest na dole w opisie filmu. I moi drodzy, jeżeli oczywiście macie też ochotę, to zapraszam do polajkowania, bo ponoć to poprawia statystyki YouTube'a i algorytmy i te sprawy, więc jeżeli wam się odcinek podoba, to wiecie, co macie robić. Ja nie lubię tak, wiecie, nie lubię, nie umiem nawet tak żebrać, no ale proszę. To nie potrwa długo. Musimy wyjaśnić, co się dzieje. Nie zostawiajcie mnie. Tylko kilka dni. Ten czas szybko ci minie. Susan, chodźmy wreszcie, nie przeciągaj tego. Ale że... Bądźcie. Czy to jest ten moment, kiedy oni ją zostawiają w tym ośrodku całym? Jesteś silna. Jodie, wiem jak trudno opuścić dom i zostawić rodzinę. Ale tutaj łatwiej nam będzie zrozumieć, co się z tobą dzieje. Tutaj zapewnimy ci ochronę. To jest straszne, jak tak dla... Wiecie, dla takiego małego dziecka. Wszystkie twoje rzeczy są w tamtej torbie. Cole i ja jesteśmy w pobliżu. Gdybyś tylko czegoś potrzebowała, cokolwiek, wystarczy, że nas zawołasz. Okej. Okay. No ale wiecie, z dala od domu rodzinnego, bez znajomych, bez, nie wiem, przyjaciół, rodziny... Dobranoc, Jodie. ...i swojego pokoju, łóżeczka i kołderki, no to już nie jest to samo. Zawsze będzie inaczej. Okej, możemy się, słuchajcie, rozejrzeć i mamy też zapis przy okazji. No okej, ale gdzie chcesz to zrobić? Możemy Aidenem? O, możemy to Aidenem zrobić, czekajcie. Dość, miara się przebrała. Zaczęło się od jakiegoś niewidzialnego przyjaciela, tak? Później sprzęty zaczęły latać po domu, a teraz coś ją napastuje w nocy. A to tu gadają, dobra. Wiem, że jest wam ciężko, nie, ale... Nie rozumiesz. Mamy dość. To koniec. Hej, powiedz jej, że wyjechaliśmy. Nie, albo prawdę. Nie obchodzi mnie to, ale do naszego domu już nie wróci. Chcemy mieć znowu normalne życie. Przecież dziecko. Nie ma innej rodziny. Naprawdę was potrzebuje. Nie mo... Nie! Możecie. Daj mi tam! Już głupku ty! Mam już dość udawania. Jasne? Powiedz jej, albo ja to zrobię. Dajcie mi czas. Muszę to przemyśleć. Byle szybko, Nathan. Chodź, Susan. Ja bym zrobił teraz małe kuku. Ale nie mogę, no dlaczego nie mogę? Ja chcę zrobić małe kuku. Czemu nie możemy nic zrobić? O, tu możemy, czekajcie. O, jakiś bonus odblokowałem, cudownie. Aha, no dobra, to oni sobie tutaj gadają, okej. Okay. To my się zajmiemy Jodie. Ona się musi przebrać, tylko jeszcze nie wiem gdzie i jak. To w ogóle jakiś taki, patrzcie, aneks kuchenny. Okej. Okay. Czy ty chcesz to zrobić w łazience, moja droga? Mam nadzieję, że chociaż tutaj nie ma kamer. Też mam taką nadzieję. Jaka słodka różowa piżamka z króliczkiem, zajączkiem, czymś. Na łóżko twarde jak skała, już przecież to widać.
No, na piżamce. Ewentualnie w walizce. Chodź, idziemy do walizki poszukać królika. Bo może, czekajcie, a może to Aiden coś zrobić na przykład? Nie. Aha, tu jesteśmy w łazience nim. No, łazieneczka bardzo ładna, no. Chodź, Jody, zobaczymy, czy masz królisia w walizce. Boga, czy my możemy ją otworzyć? Poczekajcie. Czas do łóżka, Jody. Zaraz! Tam cicho, profesorze. Będzie mi mówił, jak mam żyć. No jeszcze czego. Jest i króliś! Widzę królisia, jest. Proszę bardzo, bierz. To o której oni ją, przepraszam, tutaj przywieźli? Czekajcie, zobaczmy sobie. Co tu gadają? Czy w ogóle coś gadają? A ona sobie tam się bawi, stoi. No dobra. Bo tu chyba już nic więcej raczej nie będzie w tym pokoju. No jest dość pusto, no tak klasztornie bardzo. Możesz wejść? Czy nie od tej strony ci podszedłem? O, no jasne, że nie od tej strony. Chodź. Ale króliś faktycznie słodki. Boże, się zapultałem. Co się ze mną dzieje? Halo, Maciek. Króliś. Nieważne. Zgaszę ci tu światło. Dobranoc. Czekaj. Nie gaś światła w korytarzu. Nie lubię ciemności. Jasne. Lepiej? Tak. Dobranoc. Dobranoc. To pa. Nie bój się, Aiden. Możemy spać spokojnie. I nic się już nie wydarzy. No mam taką nadzieję. Aha, Aiden, nie możemy nic teraz zrobić. Dobra, to przekręć się na drugi bok. Nie mogę zasnąć, Aiden. Mam ochotę na bajkę. Ale ty dopiero się kręcisz 3 minuty. Nawet nie całe. Proszę bardzo, ja ci puszczę baję. Mamy słonia. No dobra, coś oprócz tego. Gdzie ta latarka? Do góry. No tu już nic nie ma. Czekajcie, tu jakieś lampy migają. Co, ja coś mogę zrobić z tymi lampami? Nie. Aha, chyba żart. Chyba żart. No dawaj, szybko. Wstawaj, koleś. No. Jak ja mam to... O, może tak, czekajcie. Nie wierzę. Wynocha. Ja pierkur, jaki rozgardiasz, nie? No, uciekaj ty jakiś... Nie wierzę.
Aiden, damy radę. No patrzcie, no. Co za jakiś... Zostaw naszą Jodie. Boże, Jodie. Daj lekarza, szybko. Biedna. Dobrze, nic nam nie grozi. Aiden się już ich nie boi, jest dobrze. No, ciężka sprawa dla profesorka. Tak bardzo po jego twarzy widać, że nie wie, o co chodzi i co ma zrobić. A, i to jest koniec. Adeptka istot. Jodie posłuchała Dawkinsa i rodziców. Tylko 13 potem to zrobiło. Jodie obudziła Cola. Okej. Okay. I Aiden pokonał istoty. Czyli, słuchajcie, jest opcja, żeby on tych istot nie pokonywał. Wow. Czy to jest takie... No ja bym... Nie chciałbym nie pokonywać istot. W sensie wiecie, o co chodzi. Chcę zawsze pomóc Jodie, no bo jakby się bardzo z nią związałem już. I nie wyobrażam sobie tego, że... Znaczy, wyobrażam sobie to, że ktoś sobie może z tym nie poradzić, bo jak sami widzicie, Pat czasem wariuje i mimo tego, że ja wciskam te gały tak jak trzeba, to on sobie nie radzi, więc może wtedy ludziom się to nie udaje. Ale generalnie to trzeba pomagać Jodie. Przecież ona jest biedna sama, taka malutka. Z króliczkiem na różowej piżamce. Bu. Dobra. Ja sobie oczywiście kontynuuję to dalej. I kolejny rozdział to będzie jak inne dziewczyny. I zrobimy go sobie w kolejnym odcinku, także cię troszeczkę krócej. Ostatnio były takie dwa dłuższe odcinki, tak teraz będziemy czwarcie mieć krócej. Nie, chcę do głównego menu, dzień dobry, tak? No, także moi drodzy, ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dla was wszystkich oczywiście lowki, kiski, bezoski, tutaj będziemy mieć Jodie już taką dorosłą? Czy mi się wydaje w tym kolejnym rozdziale? Zobaczymy, nie wiem. Lowki, kiski, bezoski, was buziakuję bardzo, bardzo serdecznie i słyszymy się w kolejnych odcinkach już niebawem. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Buziaczki, no i pa!